Oczy świata cały czas zwrócone na Białoruś, więc i my teraz kierujemy wzrok w tamtym kierunku. Razem z naszym gościem na naszych łączach jest już dziennikarz Biełsatu, Siergiej Pielasa. Dzień dobry, mam nadzieję, że widzimy się, słyszymy. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Śledzimy to, co dzieje się na ulicach Mińska bardzo uważnie, ale myślę, powinniśmy także obserwować sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Tak, tym bardziej, że na białoruskiej, po białoruskiej stronie granicy, na pograniczu z Podlasiem i Litwą, Białoruś przeprowadza ćwiczenie wojskowe, nieplanowane, niespodziewane, po angielsku to się ładnie nazywa sniper exercises. Oprócz tego powoływane są z rezerwy tysiące żołnierzy z cywila, tak? To wszystko ma na celu z jednej strony pokazanie Kremlu, iż coś się dzieje tutaj, jest zagrożenie, jak Łukaszenko powiedział, nie tylko tak jakby dla Mińska, dla niego, ale też zagrożenie dla państwa związkowego, czyli dla Rosji. Oczywiście tego zagrożenia nie ma, to jest wszystko propaganda, to jest wymyślone, wyimaginowane. A drugi adresat to jest społeczeństwo białoruskie, które ma się bać. Które ma się bać, po prostu tutaj coś się dzieje, tutaj wojsko się rusza, tutaj zatrzymują niepokornych. Co prawda nie masowo, ale punktowo, ale represje trwają. Więc takie są cele tych działań wojskowych. Rozmawialiśmy przed anteną, wspominał pan również o tym, że problemów doświadczają także Polacy, którzy chcą na Białoruś wjechać. Tak, wczoraj w takiej rozmowie spotkałem informację, którą mnie zaskoczyła, wcześniej nie znałem jej, o tym, że prawdopodobnie białoruskie służby graniczne ograniczają wjazd obywateli polskich na Białoruś, szczególnie tych, którzy chcą korzystać z wjazdu na zasadzie ruchu bezwizowego. Przypomnę, że ten ruch bezwizowy obejmuje przejścia naziemne graniczne w kierunku Grodna i Brześcia, a także lotnisko w Mińsku. Tylko część Białorusi jest objęta, to znaczy tylko część Białorusi można zwiedzić, przekraczając granicę naziemnie bez wizy. I właśnie tych obywateli polskich, według doniesień jednego z przewoźników w Białej Podlasce, pasażerami autobusów, którego to przewodnika polskiego są ci Polacy, nie wpuszczają, po prostu zawracają. Wypisują jakieś protokoły, no i zawracają z powrotem. Tylko Polacy, którzy mają wizy na Białoruś, bądź mogą udokumentować, no powiedzmy, jakąś przyczynę konkretną, no domyślam się, że chodzi na przykład o interesy albo sprawy rodzinne, takie osoby są wpuszczane, ale mówię, to jest informacja tylko od jednego przewoźnika i od kilku osób, więc to jeszcze jest do sprawdzenia, do zweryfikowania ta informacja jest. Pan to obserwuje z bliska, więc widzi pan dużo więcej niż my, dlatego chcę zapytać, jak w ogóle trzyma się Białoruś? Ten bunt rośnie, czy rośnie w siłę, czy się wypala? Mimo tego, iż od wyborów minęło już ponad 2 tygodnie, ponad pół miesiąca, ja nie widzę oznak tego, żeby bunt, czy powstanie, czy rewolucja, jak nazwała to Swiatłana Cichanouska dzisiaj, przemawiając w Parlamencie Europejskim przez internet, wygasł. Nie, to protesty nie wygasają. Przybierają inną formę. Nie są codzienne, bardzo masowe. Natomiast kulminacjami są niedziele. Ubiegła niedziela to ponad 200 tysięcy osób protestujących w samym Mińsku. Łukaszenko biegający z karabinem w ręku, latający helikopterem. Bardzo dziwne widoki. Ale codziennie w dniach powszednich są protesty w różnych miejscowościach przybierające różne formy. Na przykład dzisiaj w Mińsku jest protest nauczycieli, ponieważ Łukaszenko kazał zwalniać nauczycieli ze szkół, którzy nie zgadzają się z państwową ideologią. Proszę sobie wyobrazić. Więc nauczyciele, nie zwracając uwagi na te groźby, wyszli dzisiaj na protest. Oprócz tego dzisiaj na Białorusi obchodzi się nieoficjalnie Dzień Niepodległości. 25 sierpnia, właśnie w dniu dzisiejszym, w 91 roku, Najwyższa Rada, Parlament Białorusi zaakceptował suwerenitet i tak jakby stało się to prawnie udokumentowane, udokumentowane niepodległość Białorusi. Więc dzisiaj wieczorem również Białorusini się zgromadzą, żeby uhonorować tę rocznicę. Wspomniał pan o wystąpieniu Swiatłany Cichanouskiej na forum Parlamentu Europejskiego, oczywiście wystąpieniu zdalnym. Proszę powiedzieć, jakie słowa padły?
Moim zdaniem było to wystąpienie dość pewne. Było to wystąpienie polityka, choć wiemy, że Svetlana Tichanowska nie jest zawodową politykiem i dopiero 3 miesiące temu wkroczyła na scenę polityczną. Po tym, jak jej mężowi Sergiejowi Tichanowskiemu najpierw uniemożliwiono zarejestrowanie się w charakterze pretendenta na stanowisko prezydenta Białorusi, a następnie go aresztowano po prowokacji w Grodnie, więc ona zajęła jakby jego miejsce, no i oczywiście przez jakiś czas on udzielał wywiadów, wypowiedzi, no i była fala krytyki, no to była osoba, która nie zna się na polityce, udziela dość nietrafnych odpowiedzi, ale widać, że w ostatnich miesiącach i tygodniach ona ewoluuje. No to jest wykształcona pani, to jest nauczycielka angielskiego, która dobrze zna angielski, rozmawia po angielsku bez tłumacza. Myślę, że szybko się po prostu uczy, tak? Więc jej przemówienie dzisiaj do Parlamentu Europejskiego polegało na tym. Najważniejsza teza była taka, że my nie jesteśmy już opozycją, my jesteśmy większością i z tej pozycji należy z nami rozmawiać. I na Białorusi trwa pokojowa rewolucja. Jak dobrze rozumiem, Svetlana Tichanowska dojrzewa do tej roli, która być może niebawem przed nią stanie. Ona twierdzi, iż nie zamierza kandydować na prezydenta, jeżeli by się odbyły nowe wybory, a to jest główny cel, tak, dymisja Łukaszenki i nowe wybory, wolne wybory. Ona nie zamierza, przynajmniej taką deklarację złożyła w wywiadzie dla telewizji Bielsat w Wilnie. Natomiast kto wie, no trudno byłoby, żeby taką osobę, która stała się symbolem tak jakby tej walki o prawo Białorusinów po prostu zeszło ze sceny. Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić. Być może ona nie będzie kandydowała na prezydenta, ale jestem pewien, że zostanie w polu, jeżeli nie polityki, to przynajmniej działań społecznych. Znajdzie się jej miejsce w tej nowej demokratycznej Białorusi i to będzie miejsce, które będzie godne tego, co ona zrobiła. Bo to jest osoba, która no, w desperackiej sytuacji umożliwiło Białorusinom pokazanie, jeżeli oni nie opowiadają się za tym, żeby Łukaszenka po raz kolejny rządził i żeby jego rządy trwały 31 lat, dłużej niż Józefa Stalina w ZSRR. W jednym z ostatnich wywiadów Svetlana Tichanowska powiedziała, że cały czas jest gotowa do dialogu z Mińskiem. Pytanie, czy Mińsk jest na ten dialog gotowy, czy jest do tego dialogu skory? Jeżeli tak, to jakiej formy dialogu ze strony Mińska się pan spodziewa? Na razie Łukaszenka nie jest gotów do dialogu, nawet w zasadzie nie odbiera telefonów z zachodu, nie mogą się do niego dodzwonić ani z Brukseli, ani z innych stolic. W zasadzie rozmowy trwają za pomocą Moskwy. Dzisiaj rozpoczęła się, z tego co wiem, wizyta Stephena Bigana, amerykańskiego dyplomaty o polsko brzmiącym nazwisku, Biegun to się pisze, który jest zastępcą szefa dyplomacji amerykańskiej. Ta wizyta rozpoczęła się w Moskwie, więc zdecydowanie białoruski temat będzie jednym z głównym. Pan Biegun, czy Bigan, jeżeli mówimy po angielsku, wczoraj był w Wilnie, spotykał się z Tichanowską, tam się naradzali, więc ta pozycja jest uzgodniona z nią. I ja oczekuję, że jednak po tej wizycie do Moskwy pojawią się jakieś doniesienia o tym, że Moskwa skłania się do tego, żeby Łukaszenko jednak w taki czy inny sposób zgodził się na dialog. Na razie on się zgadza na dialog na zasadach Tichanowskiej, czyli na zasadach Rady Koordynacyjnej, którą ona powołała w Mińsku. Tak, i myślę, że w Mińsku padły wczoraj też ważne słowa właśnie z ust amerykańskiego zastępcy sekretarza stanu, bo on powiedział, że nic nie wskazuje na to... W Wilnie. Dobra korekta. Że nic nie wskazuje na to, by Rosja planowała obecnie interwencję wojskową na Białorusi. Tak powiedział. A do pana jakie sygnały docierają? No ja zgodzę się z oceną zastępcy sekretarza stanu. On na pewno jest lepiej poinformowany niż my. Natomiast my oczywiście ciągle trzymamy rękę na pulsie. Jeżeli coś się będzie działo, to dostrzeżemy. Na razie obserwujemy, iż niestety Rosja zwiększyła swój wpływ na machinę propagandową Łukaszenki. Otóż grupa, czy kilka grup, nazwijmy to legionistów z Rosji, propagandystów, przyjechała wesprzeć Łukaszenkę w działaniach informacyjnych. To jest
związane z tym, że część białoruskich dziennikarzy i pracowników technicznych telewizji publicznej w Białorusi czy państwowej zrezygnowała z pracy, albo się zwolniła, albo strajkuje, więc potrzebna będzie mu pomóc z Rosji i ona właśnie, taka bratnia pomoc informacyjna już dotarła. Myślę, że wykluczona jest na razie interwencja rosyjska na zasadzie taką, którą obserwowaliśmy w Ukrainie. Putin będzie próbował to bardziej to chytrze załatwić, to ten problem, żeby utrzymać wpływy na Białoruś, albo nawet je zwiększyć. Wydaje mi się, że będą jednak forsować tutaj pomysł albo zmiany w konstytucji białoruskiej, o których właśnie mówił Łukaszenka, że być może zgodzi się na... To nie cytat oczywiście, ale on sugerował, że być może zgodzi się na nowe wybory, ale potem jak zmieni konstytucję. Więc być może Moskwa będzie taki lansować scenariusz zmiany w konstytucji poprzez referendum na przykład, następnie nowe wybory w Białorusi i będą liczyć na to, iż uda im się wesprzeć i zwyciężyć kandydat, który będzie korzystny dla Moskwy. Ten białoruski bunt, ta białoruska rewolucja oczekuje większego wsparcia ze strony Zachodu, czy nastroje są takie, że nikt na nikogo się nie ogląda, tylko Białorusini liczą na siebie? To znaczy tak, Białorusini zdecydowanie, wydaje mi się, w sposób najbardziej dobitny w swojej historii, najnowszy przynajmniej, pokazali, iż potrafią sami sobie poradzić, tak? Gdyby nie Putin, gdyby nie Rosja, myślę, żeby sobie poradzili z Łukaszenką. To byłoby kwestia kilku tygodni bądź kilku miesięcy. Natomiast poparcie Europejczyków, poparcie Amerykanów, poparcie świata wolnego jest bardzo ważne. To nie chodzi o jakieś poparcie finansowe czy podobne, ale bardziej moralne i polityczne. My jesteśmy z wami, wspieramy was. W razie coś my pomożemy, gdyby trzeba było na przykład, no... niestety opuścić kraj, bo jeżeli przegra rewolucja, pojawi się setki albo tysiące uchodźców. Ja już teraz do mnie docierają sygnały o tym, że część ludzi chce przynajmniej tymczasowo wyjechać z Białorusi, ci najbardziej prześladowani. Kilka osób musiało uciekać. Jeden z liderów strajków górników uciekł prosto z łazienki po zatrzymaniu przez KGB. Otworzył okno, uciekł i później pojawił się w Ukrainie. Więc takie są sytuacje. Jeżeli działacze stają przed wyborem albo dostać się do więzienia, albo uciec za granicę i kontynuować walkę, no to oczywiście wybierają ten drugi scenariusz. Ale zdecydowanie taka twarda, pewna pozycja Zachodu i tutaj Polska jest jednym z najlepszych przykładów, jest potrzebna. Z tym, że oczywiście Białorusini podkreślają, że nie potrzebują ingerencji tutaj wewnątrz naszych spraw, sami sobie poradzimy, natomiast poparcie jest mile widziane, potrzebne, a przede wszystkim jest ważny sygnał dla Moskwy, żeby żaden kraj nie interweniował na Białoruś i w cały świat, oczywiście mamy na myśli Moskwę w pierwszej kolejności, szanował białoruską suwerenność, której dziś obchodzimy kolejną rocznicę, 29. ogłoszenia. I na koniec chyba najważniejsze pytanie, jeszcze proszę tak o krótką odpowiedź, chociaż pytanie bardzo ważne. Jak zatrzymać na Białorusi scenariusz ukraiński, czyli oddanie kraju w ręce oligarchów? Czy ktoś na Białorusi zna odpowiedź? To znaczy, ta pokojowość tych masowych manifestacji pokazuje, że na razie nie ma mowy o scenariuszu ukraińskim. W pierwszych kilku dniach władze zareagowały bardzo brutalnie na protest, następnie wycofali się z takiej taktyki i obecnie uderzają punktowo, próbują zatrzymywać, zastraszać najważniejszych działaczy. Myślę, że na chwilę obecną trudno mówić o scenariuszu ukraińskim na Białorusi. Raczej go nie zakładam, jest on mało prawdopodobny. I oby ten ukraiński scenariusz trzymał się od Białorusi jak najdalej. Dziękuję bardzo. Siergiej Pielasa, dziennikarz Biełsatu. Dziękuję panu za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Ja już zapraszam na to, co będzie się działo na naszej antenie za godzinę z niewielkim okładem. O godzinie 17:15 wolne głosy. Pierwszym gościem będzie minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski, a tuż po nim Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Do zobaczenia.